energię. Zobacz, jak doping polskich fanów rozsadza Santino. Za chwilę początek walki, ale widać, że Dzienic i Alani nie są zachwyceni. Tak, i teraz pokaz tańca. To, co Balik lubi najbardziej. Disco Pablo i kocie ruchy. Chociaż to jakiś potężny, jakiś lew jaskiniowy. Jestem fanem wrestlingu, lubię oglądać walki wrestlingowe, ale jakaś taka walka taneczna w wykonaniu tej dwójki, myślę, że również byłaby ciekawa. Walkę zacznie Pablo. A z drugiej strony jako pierwszy Syriusz Dziedzic. Zaczynamy. Tanecznym krokiem próbuje przyciągnąć go do siebie w tym momencie Disco Pablo. Tutaj widzimy jakiś dziwny taniec, ale w wykonaniu Syriusza Dziedzica. Pani cały czas krzyczą, jest impreza. Bardzo mi się podoba ten doping. Chyba lekkie nieporozumienie w środku ringu. Dziedzic domaga się Santino w ringu. Czy to nie są dla niego troszeczkę za wysokie progi? Pamiętajmy, że Santino to są lata doświadczenia, yes, w tym momencie wchodzą do ringu. Słyszymy, czego chce widownia. A i Kobra w każdej chwili może ukąsić. No i widzisz, Dziedzic już pożałował tego, czego chciał. Chciał Santino, ma Santino. I właśnie przed tym Santino ucieka. No właśnie. Powiedz mi, nawet w takiej sytuacji, jak nawet twój tag team partner ma cię lubić i szanować, skoro robisz coś takiego? Ale już widzimy solidny okrzan od Mariusa w kierunku Syriusza Dziedzica. Właśnie takich słów chyba potrzebuje. Natomiast ta dwójka, która aktualnie znajduje się w ringu, to jest prawdziwe mistrzowskie zestawienie i kumulacja różnych tytułów zdobywanych na przestrzeni wielu lat. Dajmy wybrzmieć sali! To, z czego słynie Santino. Oj, oj, oj. Pierwsze potężne kopnięcie wyprowadzone w tym pojedynku. Rozchodzi. Widać, że bardzo mocne. Rozchodzi. Jestem pewny. Tak jest, rozchodził bardzo szybko. No i teraz proszę, no. Troszkę zabrakło. Gruba kopnięcie. Ale wiemy, że tak już bywało. Wiemy też, że Santino potrafił wygrywać bardzo ważne walki. Ale tą nogą cały czas. Przypomnijmy, że w swojej debiutanckiej walce Santino wygrał jeden z najbardziej prestiżowych pasów mistrzowskich w całym świecie pro wrestlingu, Intercontinental Championship. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w ringu. Santino wydaje się, że kontroluje pojedynek, ale teraz ta zwinność, którą dysponuje Marius Al-Ani. Zwinność i niestety siła, niestety dla Santino, bo widzimy, że znalazł się w bielata tarapata. Akcja nabiera tempa, ale tym razem Santino nie dał się tak łatwo. Al-Ani jest bardzo zdziwiony tym, że Santino jeszcze nie leży na deskach. Ale wyraźnie kuleje, chyba będzie musiał wziąć zmianę ze swoim tag team partnerem. Ale świetnie gra na czas Santino. O właśnie. Myślę, że to wszystko jest robione specjalnie, żeby troszeczkę zamącić w głowach rywali. Ale ani znowu nie może uwierzyć, że Santino jeszcze stoi. Pomimo tego, że Santino wydaje się takim spokojnym, wesołym zawodnikiem, to jednak to jest kawał chłopa, co zresztą widać w tych dwóch nieudanych próbach obalenia w wykonaniu Mariusa. No, widać, że to są lata doświadczenia. Uwaga! Tak jest! Widzieliśmy! Nie tym razem! Widzieliśmy to już nieraz! A i szybkie obalenie! Jeden, dwa, nie, trochę za szybko! Ale piękna akcja! Santino uśpił czujność Mariusa Al-Ani i teraz to on dyktuje warunki w ringu. Ale zmiana! Ona bardzo bolesna, dźwignia na rękę, teraz przewaga. Do ringu wchodzi Disco Pablo i przejmuje Mariusa Al-Aniego, który teraz akurat musi uznać chwilową wyższość duetu
taneczno-komediowego. Ale brudne zagranie, ciągnięcie za włosy. Nie, ale szunik! Aj, potężny cios! Disco Pablo potrafi naprawdę przyłożyć. Irish Whip! Bez odbicia, no ale tak. Potężne uderzenie w plecy. Nie odwracasz się plecami do mistrza WXW. Zapamiętaj to, Pablo. Myślę, że zapamięta to bardzo dobrze. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby znaleźć się w narożniku. Ależ brzydkie zagranie ze strony Syriusza Dziedzica. Piękną polszczyzną opisał się teraz Santino. Dopinguje swojego tag team partnera do zmiany. Ale kolejne mocne ciosy lądują na głowie Disco Pablo. Narożnik mamy już kolejną zmianę. Teraz w ringu pojawił się Syriusz Dziedzic i będzie pracował nad plecami Disco Pablo. Nie tylko nad plecami. Bestialskie obijanie kończyn. Pablo, dawaj, dawaj, dawaj! Powiem ci, że ilość emocji, które teraz są w ringu, naprawdę można by rozdzielić na kilka walk. Wydaje mi się, że jeżeli w tej chwili doszłoby do zmiany i Santino wszedłby do ringu, to ta energia, która teraz roznosi się w narożniku, mogłaby położyć. Na szczęście Pablo dał radę przerwać odliczanie, ale chwilę temu całe powietrze z jego płuc musiało ulecieć po tym ataku na klatkę piersiową Syriusza. Kompletnie poobijany Pablo na środku ringu, czyli tak naprawdę w najmniej komfortowej sytuacji, ale udało mu się jakimś... Jeden, dwa... Nie. W ostatniej chwili, czy będzie w tym momencie zmiana? Nie. Nie pozwala na zmianę Syriusz Dziedzic i dalej pracuje, tym razem nad udem Pablo. Oj, odczuje tą walkę na pewno. Myślę, że przez najbliższe parę dni po tej walce Disco Pablo nie będzie mógł tak tańczyć jak dzisiaj na wejściu. Zarówno Marius... jak i Syriusz. Cały czas obijają mi wszystkie kończyny. Powiem ci, że naprawdę nie chciałbym mieć teraz w skórze Disco Pablo. Kolejna zmiana. Ale Ani dołącza się do gry. Zmiana chyba tym razem na gorsze, ale właśnie dla Pablo. Zobacz, jedno trzeba im przyznać. Naprawdę dobra praca drużynowa. Ustalili sobie jasny cel, który teraz cały czas realizują. Ale teraz sędzia zajmuje się Santino, a Marius Al-Ani okłada. Czy będzie koniec? Nie. Może to właśnie uratowało Disco Pablo, że sędzia Mateusz musiał troszeczkę uspokajać Santino w narożniku. Ależ poniżające kopnięcia prosto w twarz. Widać, że mistrz WXW nie patyczkuje się w ringu ani przez chwilę. Podobnie jak Syriusz Dziedzic, który właśnie teraz wchodzi do ringu. No i znowu, zobacz, metodycznie pracuje na tym, żeby wyłączyć kolejne części ciała Pablo z gry. Chce go osłabić możliwie jak najbardziej i chyba nie chcą już wpuścić Santino do ringu. Chcą skończyć walkę. No nie! No nie, bardzo, ojej, bardzo nieelegancko. Myślę, że... To jest to, co charakteryzuje Syriusza Dziedzica. To są te wszystkie zagrania, które nas, panów, przyprawiają naszą mdłości. To pastwienie się nad przeciwnikiem, to nawet nie jest chęć wygrania walki, a pokazania i zaznaczenia swojej wyższości i dominacji. Nie wiem, czy to jest wyższość i dominacja, czy po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, totalny brak szacunku dla rywala. Bardzo osłabiony Pablo. Potrzebna jest mu ta zmiana. Santino rwie się do wejścia. Nie wiem, co musiałoby się stać na tą chwilę, żeby Disco Pablo był w stanie w jakikolwiek sposób skontrować to, co dzieje się w ringu. A jednak! Tak, jakimś cudem mu się to udaje. Chwilowo. Chwilowo, błyskawicznie obalony z powrotem przez Syriusza Dziedzica. Kolejne maczuki lądują na jego plecach. Powiem ci szczerze, że myślałem, że to Taras, jako jeden z tych członków Paki, najbardziej odczuje walkę właśnie z Axelem Tischerem i że on ją najbardziej odchoruje, ale teraz mam już co do tego bardzo duże wątpliwości. Disco Pablo desperacko próbuje sięgnąć ręki Santino, który nie może wytrzymać i doczekać się wejścia do ringu, ale co się dzieje? Marius Al-Ani całkowicie uniemożliwił dokonanie zmiany. Ale widać, że bardzo dobrze czuje się w walce tag teamowej, wie kiedy zainterweniować, wie kiedy pomóc Dziedzicowi. To jest to doświadczenie, to jest bardzo utytułowany zawodnik, który w niejednej walce tag teamowej brał udział. Jak widać, na polskiej ziemi czuje się naprawdę dobrze. Rzecz jasna na niekorzyść Santino i Disco Pablo. No niestety, twój ulubieniec w tym momencie... Potężny body slam!
pomiatany w ringu po prostu. Miałem wrażenie, że nasze całe biurko Genesisa podskoczyło. Zgadza się, to było bardzo odczuwalne, powiem ci szczerze, że no nie wiem co musiałby, tak jak powiedziałeś, co musiałby zrobić Pablo, żeby z tej sytuacji wyjść cało. Na chwilę obecną nie ma chyba żadnego światełka w tym długim tunelu cierpienia i bólu, który serwują Pablo, Syriusz oraz Markus Alani. A Alani i dziedzic robią w kółko to samo. Trochę oklepu, zmiana, interwencja w dobrym momencie. Ich to w ogóle nie męczy, natomiast Disco Pablo mam wrażenie, że jedzie już na oparach, na resztkach sił. Sytuacja nie wygląda dobrze dla tej... Ale może teraz jest już tak blisko, może spróbuję jeszcze jakimś cudem z blokowiska. Tymi rzeczami, które nabywał przez lata na trzepaku ze swoimi kolegami. Zobacz, co się dzieje. To jest ten moment. To jest to odrzucenie. Kolejne bardzo brudne zagranie ze strony Mariusza. Wszyscy czterej zawodnicy teraz w ringu. W środku. Ale dlaczego sędzia nie interweniuje? Sędzia tego nie widział. Wydaje mi się, że sędzia jest po prostu ofiarą magnetyzmu Santino i reaguje tylko wtedy, kiedy to on próbuje pomóc swojemu tag team partnerowi. Bądźmy szczerzy, kiedy w ringu dzieje się taki chaos, naprawdę ciężko jest utrzymać kontrolę nad pojedynkiem. Chaos to jedno, ale ból, który przyjmuje Pablo, to coś bardzo innego. Czy będziemy mieli kolejną zmianę w narożniku? Nie tym razem. Syriusz Dziedzic twierdzi, że on chce się dalej pastwić. Tak, wziął to na siebie, ma coś do udowodnienia temu tag teamowi, który stanął naprzeciwko niego. Przed chwilą potężny elbow drop. Będzie kolejny, bo zaczął odliczać. Tak jest, te łokcie naprawdę dużo ważą. Jeżeli tak duży zawodnik i wysoki zawodnik jak Syriusz robi takiego typu akcję, każdy musi je odczuć. Próbują jeszcze... O, proszę! Może to jest ten moment, to w którym Pablo... To zapalne. Pani szaleją, Santino nie może się doczekać, aż Pablo dokona tej kluczowej w tym pojedynku zmiany. Może to jest ten moment, może to jest ta chwila, tak jest! Proszę! Mamy zmianę z dwóch stron. Zablokował potężne uderzenie Alaniego i teraz to on atakuje. Mariusz zdecydowanie nie był na to przygotowany. Piękny szpagat i piękne przerzucenie. Ale tam była zmiana, to Dziedzic jest! Czy ty to widzisz? Czy to jest Kobra, co przed chwilą... To jest Kobra, ale Dziedzic jest zawodnikiem, który może być w ringu. Tam była zmiana. Niedobrze to wygląda, ale w tym momencie niedobrze to wygląda dla Syriusza. Kobra jeszcze nie ukąsi. Ależ potężny cios na twarz Santino. Czy będzie zmiana w narożniku? Pablo wziął to na siebie, ale on jest na ostatnich nogach. Bardzo mocne wbicie twarzą prosto w narożnik. Kolejna zmiana. Ależ potężne kopnięcie w głowę. I uwaga! To może być absolutnie ale teraz z tej walki. Oczywiście zmiany dokonał Syriusz Dziedzic. 1, 2, 3. Koniec walki. Zwycięzcami walki. Dziedzic. Syriusz Dziedzic i Mariusz Alani. Dziedzic poczekał na to, aż Alani wykona swój finisher. Sprytnie zrobił zmianę i sobie przypisał zwycięstwo nad tag teamem Santino i Disco Pablo. Ten Diamond Driver, nie było możliwości, żeby Disco Pablo, który już wcześniej był poobijany, mógł jakkolwiek odkopać na dwa. Ale co się dzieje? Halo? Przez po walce, a Syriusz Dziedzic dalej chce. Halo, co się dzieje? To nie może tak wyglądać. Dalej chce znęcać się nad Disco Pablo. Walka się skończyła, a Syriusz Dziedzic kontynuuje obijanie prawie nieprzytomnego Disco Pablo. Jego tag team partner stoi jednak w ringu, nie przyłączył się do tej bitki. Nie jest chyba zadowolony tym, jak ta walka się skończyła. I co robił Syriusz w jej trakcie? No właśnie, ma pretensje o tą zmianę. Myślę, że ta dwójka próbuje dogadać coś bardzo, bardzo, ale to bardzo niedobrego.
dla Disco Pablo. Ja mam troszeczkę inne wrażenie, ale Ani wygląda na poirytowanego zachowaniem młodego dziedzica. Zwróć uwagę, że Ani na chwilę nie przyłączył się do tej bitki, którą urządza dziedzic już po ostatnim gongu. Musi to być bardzo trudny moment, kiedy nie tylko publiczność cię nie lubi, ale również twój tag team partner ma do ciebie, w mojej opinii, co się dzieje, uzasadnione co się dzieje. Pretensje. Mariusz Al Ani twarzą w twarz z Syriuszem Dziedzicem. Ale zobacz! Co to? Zawodnicy z Paki! Taras i Boro zmierzają do ringu! Myślę, że siły zostały wyrównane. Myślę, że w tym momencie Disco Pablo został uratowany i sytuacja może całkowicie się odwrócić. Dziedzic myśli, że Al Ani pomoże mu w tej sytuacji, ale jak widzimy... Zobacz, kto właśnie wrócił zza światów. Powiem ci tak, w wielu sytuacjach w życiu byłem, ale w takiej, w jakiej znalazł się dziedzic, nigdy bym nie chciał być. Wygląda to dobrze dla tego młodego zawodnika. I Boro uczy go Moresu. Myślę, że to jeszcze nie koniec. Myślę, że ci chłopacy będą chcieli oddać mu za wszystko, co działo się przed chwilą w ringu. Taras jest już gotowy. Ależ jakie potężne! Zdecydowanie koniec imprezy. Myślę, że Taras dorzuci coś od siebie. Dokładnie tak. Publiczność w tym momencie domaga się już tylko jednego. Dzida! Potężna dzida! Ale został jeszcze ktoś w ringu! To jest to, z czego Santino zasłynął na całym świecie, pokonując najlepszych zawodników. Kobra gotowa do ataku! Dziedzic ukąszony przez Kobrę! I mimo, że wygrał, no to nie jest A na pewno panie zadowolony. I panowie, Boro, Taras, Pablo, Santino! Wspaniały moment. Wydaje mi się, że Santino dostanie specjalny trójkolorowy, welurowy dres od chłopaków z Paki. To był wspaniały moment. No i zobacz, cała Paka w ringu. To są naprawdę piękne chwile, co tylko potwierdza, że Paka to nie jest trzech ziomków. To jest prawie tak że trzech braci. Do których dzisiaj można powiedzieć, że dołączył Santino. I włoskim bratem na pewno będzie Santino. Zwróćmy uwagę na to, ile radości teraz mamy w ringu. Proszę. Teraz co zrobić z dziedzicem? No właśnie, nazywa się prawdziwa przyjaźń i poczucie humoru. Wychodzi na to, że Paka ma